Kilka tygodni temu miałem zaszczyt i przyjemność być zaproszonym na konferencję alergologów w Łodzi. Nieco byłem przestraszony tym zaproszeniem, gdyż obawiałem się, że jako przedstawiciel świata mleczarskiego mogę zostać zdominowany przez specjalistów branży medycznej. I w początkowym momencie odmówiłem wzięcia udziału w tej konferencji. Jednakże poprzez namowy dyrektora, szefa Instytutu, pana profesora Krzysztofa Buczyłko, wyraziłem zgodę na wzięcie udziału i przybliżeniu spraw mleczarskich lekarzom. Okazało się to całkiem niezłym posunięciem, niezłą decyzją, gdyż lekarze są również konsumentami produktów mleczarskich i bardzo często nie mają oni odpowiedniej wiedzy z naszej dziedziny technologów mleczarstwa. Natomiast mają głęboką wiedzę dotyczącą metabolizmu, głęboką wiedzę medyczną i wiążącą sprawy konsumpcji mleka, laktozy ze zdrowotnością ludzkich organizmów. Mam wrażenie, że w tej chwili powinniśmy wszyscy zacząć walczyć z czarnym PR-em, który dotyka mleczarstwa i potrzebny nam jest sojusznik. Wydaje mi się, że branża mleczarska, lekarze jako tacy są dobrym partnerem do rozmów, pod warunkiem, że odpowiednio się ich wprowadzi w nasze niuanse, w niuanse świata mleczarskiego. Często lekarze opracowują dany temat, dany projekt, dany problem dotyczący czy to laktozy, czy białek mleczarskich bardzo wąsko. Opracowują go bardzo precyzyjnie, natomiast często ten opracowany już dobrze problem wymyka się, wydostaje się na szerokie wody i często jest interpretowany w sposób nieprawidłowy przez niefachowców, ani nie przez lekarzy, ani nie przez technologów czy dietetyków. A to jest dosyć duży błąd i wydaje mi się, że powinniśmy szukać wsparcia w grupie lekarzy, to jest jedno, a po drugie powinniśmy zacząć docierać do konsumentów, przede wszystkim w sposób w miarę prosty, prostymi słowami, nie wgłębiając się zbytnio w procesy biochemiczne, w procesy produkcyjne. Często jest tak, że na tego typu spotkaniach mleczarskich spotykamy się między sobą, wymieniamy uwagi, bardzo profesjonalne. My w zasadzie siebie nie musimy przekonywać o prozdrowotnych właściwościach mleka, nie musimy przekonywać siebie nawzajem, że mleko jest wspaniałym produktem, jego pochodne również. Natomiast powinniśmy wyjść poza nasz nieco zamknięty krąg technologów i naukowców i rozpocząć dyskusję, rozpocząć objaśnianie spraw językiem prostym dla szerszego ogółu społeczeństwa.